Halo, halo, witam w zupełnie nowej serii, czyli Metro Exodus The Two Colonels. Być może nie wiecie, właśnie dzisiaj został wydany zupełnie nowy dodatek. No i tym razem, zamiast Artioma, który wcześniej był głównym bohaterem, tym razem wcielimy się w pułkownika Czelbnikowa, właśnie taki, który był tylko wspominany w podstawce. No i w sumie była to taka, powiedzmy, interesująca postać poboczna, o której nie mało było powiedziane, ale teraz dowiemy się nieco więcej. Dobra, a więc bez żadnego przedłużania, przejdźmy do samej rozgrywki. Anna, my daughter. The year we spent on the road gave me time to think about things. Respect, responsibilities, duties. They all mean nothing compared to what's important. My family, you. I'm sorry, I only got it now. I'll go through this snow-covered graveyard with a sieve, if that's what it takes to find the cure. As for Artyom, he feels his guilt. He wants to atone. I'll just have to see that atonement doesn't cost him his life. The important part is that I'm back in Metro, and no mutant can stop me here. Radiation on the surface is different, though. Frankly, I thought I was buying a one-way ticket for myself going in. You said you were close, but why do you need the Institute? You are persistent. We're on a mission, but that's all I can tell. Wydaje mi się, że to właśnie to dziecko, to teraz będziemy grali jego ojcem, tego Kiryła. Artyom left. I'd better get ready to set out too. What about me, Colonel, sir? You'll stay here. I'm putting you in charge of communications. I need someone to coordinate the operation. Can you handle the responsibility? Yes, sir. I can. Good. By the way, Private, how did you live here before the riots, when there was still enough green stuff to go around? We did all right. But my dad was always out on a mission or a patrol. So you barely saw him? Oh, no. Dad did his best to come home earlier, especially on the holidays. We even spent the last New Year's together. Okej, więc przechodzimy chyba do samej rozgrywki. Widać, że to już silnik gry. Rok wcześniej. Pułkownik Czelbnikow, jeżeli dobrze to czytam. Ta, oczywiście, mamy ten miotacz ognia, tak? Który będzie tutaj bronią szczególną naszego bohatera. Napompuj miotacz ognia, przytrzymując R i wciskając lewy. Dobra, nic prostszego. Czyli od razu wchodzimy w posiadanie miotacza płomieni, tak? Tak jak obiecywali wczoraj na Gamescomie, być może oglądaliście. Właśnie wczoraj była zapowiedź. Bardzo fajna w sumie. Że tak następnego dnia już premiera. No i cóż, idziemy w takim razie na przygodę. Od razu na bardzo niebezpieczne tereny. I od razu słuchać pierwszych przeciwników. Strasznie powolni w ogóle jesteśmy przez to wszystko. Przez ten nasz item straszny. No ale przynajmniej czuję się w miarę bezpieczny. Dobra, co my tutaj mamy? Zaraz, zaraz, tu był jakiś przedmiot. Co się dzieje? Halo, halo, e. A, tu jest skrzynka, okej. Jakieś przedmioty do craftowania. Kurde, grałem w tą podstawkę już jednak pół roku temu, nie? Zupełnie zapomniałem, jak się tutaj craftuje. Dobra, może poczekajmy, bo tutaj coś się dzieje zielonego. Mnie opętuje. Dobra, przejdziemy dalej. Tego już raczej nie spalę.
Dobra, palę wszystko, co jest możliwe. Ale nieprzyjemnie. Wyobrażacie sobie, kurde, pójść do toalety na jakimś dworcu i coś takiego widzieć? W sumie to stan idealny. W Polsce są gorsze toalety. Nie no, żartuję. Kiedyś były. Jak jeszcze byłem mały. Nie, aż taki stary może nie jestem. Dobra, przejdźmy do samego gameplayu. Może. A nie będę się tutaj skupiał na moich historiach z dzieciństwa. Dobra, nowa notatka. Też raczej nie będę aż tak tutaj czytał tych wszystkich rzeczy. Jeżeli was to interesuje, to zawsze możecie sobie to poczytać. Ale ja raczej będę skupiał się przede wszystkim na samym gameplayu, żeby było to w miarę dynamicznie. Ale zawsze polecam to poczytać. Ja pewnie też to później poczytam przy edytowaniu. Może będzie coś fajnego i od razu są potwory. No nie, co się tutaj dzieje? Mam spawnować. Co się dzieje? Takich robali jeszcze nie było w podstawce, nie przypominam sobie. Może w poprzednich częściach, w które niestety nie grałem. A wy graliście w poprzednie części? Jeżeli tak, i coś tutaj będzie właśnie nawiązanie do nich, no to zawsze możecie mi powiedzieć o tym w komentarzu. Może nie do końca będę tutaj ogarniał tą fabułę. Dobra, więc stawiałbym, że należy tutaj włączyć jakąś elektryczność. A, bo tutaj chyba mi się kończy, trzeba będzie napompować, przepraszam. W ogóle na to nie zwracałem uwagi. Dobra, teraz chyba powinno być o wiele lepiej. Dobra, jestem gotowy. Dobra, jesteśmy napompowani, tutaj widzicie znacznik na czerwonym, więc po prostu wspaniale. Co my tutaj mamy? Ale ciemno. Nic nie widać zupełnie. Prawie jak prawdziwy horror. Dobra, czyli to elektryczność włączona. Nic więcej już tutaj raczej nie widzę z przydatnych itemów. A więc chodźmy dalej. Teraz powinno się tutaj jakoś odblokować. Słyszę jednak te cały czas dźwięki dziwne. Nie wiem, co mam o tym myśleć. Okej, teraz stawiałbym, że jakaś platforma mi tutaj przyjedzie, czy co? A nie, poziom wody się obniży. No dobra. Okej. Tutaj wcześniej ten robal zanurkował, nie wiem, co ja mam o tym myśleć wszystkim. A, tutaj mamy kolesia, dobra. Już ci wystarczy? Dobra, wracaj tam, gdzie przylazłeś. Okej. Daliśmy radę. Chociaż to cały czas to promieniowanie. Widzicie tutaj na zielono. Cały ekran mam w sumie. Więc dosyć nieprzyjemnie. Nie wiem, co z tego wyjdzie. A na razie jestem w miarę okej stanie. Dobra, więcej paliwa, to się przyda. Coś się tutaj jeszcze dzieje? Dobra. Poczekam tutaj chwilę, bo widzę właśnie są tutaj coś, jakieś skrzynie do blokowania. Proszę bardzo, itemy do craftowania, z których nie pamiętam, jak się korzystało. A jeszcze tutaj chyba coś, nie wiem, dobra, nie mam pojęcia. Wszędzie durne robactwo. Dobra, zobaczmy, na co jest ten wielki kurek. Odkręcam komuś gaz, niestety. Dobra, na razie nie mam pojęcia. Jakieś dziwne larwy. A, takie larwy, co pluły wcześniej. One już były właśnie w podstawce, to sobie przypominam. Jakieś trupy tutaj, kurde. No nieprzyjemnie. A, zapominam, że tutaj prawym można jeszcze sobie trochę tym podświetlić drogę. Dobra, nie wiem. A, tutaj jest jeszcze kolejne przejście. No dobra. W ogóle chyba jestem w trochę takim przeciętnym stanie, w górnym lewym rogu na przykład mam takie na czerwono zaznaczone. Jakbym wcześniej właśnie dostał od tamtego pająka. Więc sam nie wiem. No jeszcze tam na górze nieprzyjemni.
Okej. Chyba jest w miarę tutaj bezpiecznie w takim razie. Jeszcze parę itemów do craftowania, wspaniale. No i tutaj chyba już wszyscy spłonęli żywcem. Dobra, to był nieprzyjemny widok. Coś jeszcze tutaj znajdziemy? Nie, to tylko itemy do craftowania. Myślałem, że jakiś może klucz tutaj znajdę. No ale niestety nic z tych rzeczy. Okej, dobrze. Tutaj sporo itemów kolejnych. No tutaj mamy jakąś drabinę, ale niestety no... Chyba nie to jest naszym celem. Nasz główny cel to spalenie wszystkiego. Kurde, cały czas obrywam, nie wiem skąd. Nie wiem, czy ja tutaj powinienem jakieś apteczki użyć, jak się z tego korzystało w ogóle. Healing, M, może? Medykamenty? A, pod Q, okej. Dobra, teraz chyba wszystkie te dolegliwości już mi tutaj przeszły, z tego co widzę. Już nie mam tutaj zaznaczonych jakichś dziwnych rzeczy. O kurde, kolejny potwór. Zaraz, muszę przeładować. A, bo już się skończył tamten, dobra. Jeszcze tym będę musiał tutaj użyć. No jednak tutaj jest parę przeszkód z tym wszystkim. Dobra, to powinno być na tyle. Trzeba pamiętać najpierw o przeładowaniu, później o napompowaniu tej broni. Więc niestety ogniemioty starej daty. W nowych już tak nie ma. Kurde, gdzie ten robak tutaj polazł? Nie wiem. Jakoś tutaj kanałami, nie wiem w sumie. A może go już zamordowałem? Dobra, ciśniemy na speedrunie. Kurde, no i oberwałem. A tutaj na mnie plują jacyś. Trzeba nieco szybciej to wszystko zrobić. Dobra, okej, więcej materiałów. Cudowna sprawa. No i po raz kolejny trzeba przeładować. A może tutaj muszę się wczołgać? Nie, to chyba aż takim hardkorem na ten Czernoblikow, czy tam jak on się nazywa, nie jest. Na jego miejscu również bym tak nie robił. Kurde, sam chyba tutaj spłonąłem. W ogóle jestem super wolny. Wszędzie są te dziwne gluty, no. I to mnie strasznie spowalnia. Wydawało mi się, że poprzednia odsłona była nieco szybsza. Znaczy szybciej się tutaj biegało, chodziło. Ale widocznie ten cały ogniemiot tutaj bardzo dużo spowalnia. Co? Ku, apteczka, szybko. Dobra, uspokójmy to wszystko. Olcha? Tak jeszcze do mnie mówią? No dobra. Czy jakieś zadanie tam komuś wyznaczyłem, żeby zakręcili wodę, tak? O coś takiego tutaj chodzi? Może się spotkamy z kimś z drużyny? Zobaczymy jeszcze. O, co to jest? R? Jakiś dodatek, jeżeli chodzi o moją broń? Nie mam pojęcia. Dobra, w każdym razie wchodzimy na zupełnie nowe tereny. Pełne potworów oczywiście. Kurde, wszystko tutaj należy pruć, nie? Co za rozruba, na każdym kroku są już te gluty chodzące. Co za nieprzyjemny gameplay. Tutaj jeszcze chciał mnie opluć, ja nie mogę, no. Strasznie powolna jest ta rozgrywka. Jak na razie, może to wszystko przyspieszy. Mam nadzieję, że nie cała gra będzie polegała na tym, że tutaj będę tylko palił jakieś gluty. Może będzie to jednak trochę bardziej skomplikowane. Dobra, już masz dosyć, koleś? Jak ja mam go tutaj w ogóle spławić? Jak on cały czas jest tutaj w wodzie. Muszę wyjść tutaj na jakieś lepsze miejsca. Dobra, palimy tutaj wszystkich oczywiście. To już wystarczy? Come on! Kurde, mocni są jednak.
Dobra, no i tutaj miejsce docelowe. Mieliśmy tutaj zakręcić. Boję się tylko, żeby mnie tutaj potwór nie zaszedł. Ale chyba jesteśmy w miarę bezpieczni. Co teraz? Ten poziom wody się tutaj obniży, czy coś? Na razie nie wiem. Chymymy. Nie, może muszę tutaj więcej pary użyć. Może to ma jakiś sens. O, czyżby zadziałało? Okej, dobra, więc tak trzeba było na samym początku zrobić. Ja po całej mapie sobie teraz chodziłem, pozdrawiam. Dobra, w każdym razie z buta wjeżdżam i idziemy masakrować kolejne robale. Tak jest, co powiecie na to? Chyba nikogo już tutaj nie ma? Nie, ktoś tutaj jeszcze żyje, naprawdę. Dobra, pora jeszcze tutaj sobie dopalić. O, jeszcze jakieś urządzenie lepsze. Dobry upgrade, pozdrawiam serdecznie, wspaniale. Dobra, co my tutaj jeszcze znajdziemy? Tutaj chyba jeszcze coś było? Jakaś maszyneria, co z tego wyjdzie? No, teraz jest bardziej przytulnie. Proszę bardzo, wszystko przepięknie działa. Dobra, zobaczmy jeszcze, co tutaj będzie w takim razie na sam początek. A, tutaj można się, można przemknąć i tam trzeba będzie iść. A więc zanim to zrobię, to pójdę sobie jeszcze w ten zaułek, bo mamy tutaj właśnie dwie strony. Tak nie do końca wiadomo, gdzie trzeba iść. Ale wydaje mi się, że tutaj będzie tak nieco szybciej. Coś takiego pobocznego. Tak jest. No, mamy jakiś magnetofon. Jeszcze kolejna notatka. No, możecie sobie zaraz tutaj poczytać, jeżeli was to interesuje. Proszę bardzo. Dzienniki brygadzistów. Robale. No cóż, no nieprzyjemnie z tymi wszystkimi robalami. Nie wiem, czy ja to w ogóle będę słyszał, jeżeli od tego odejdę. Ta, tutaj takie historie z tymi robalami, jak sobie radzili z tymi pierwszymi. Coś w tym stylu. Że jednak tam było lepiej czekać do nocy, żeby tam ich pocisnąć, tak? Powiedzmy, że wczułem się w tą całą sytuację. Dobra, w takim razie skradamy się i wbijamy w kolejne tereny. Co tym razem? Czołganie się w śluzie? To już było. Co za piękna przyjemność, tak sobie niszczyć takie gluty nieprzyjemne. Dobra, a jeszcze ten kurde plujący, one są najbardziej nieprzyjemne. Ale chyba już po nim. Dobra, piękna sprawa. Jeszcze mam strasznie dużo w sumie amunicji. Raczej gazu. Jeszcze 1000, więc to naprawdę powinno wystarczyć na bardzo długo. Więc chyba nie trzeba aż tak oszczędzać, jak to robię do tej pory. Dobra, przechodzimy. Come on! Płońcie! Rozruba je niczym w dumie. Dobra. Chyba nikogo już tutaj nie ma, wspaniała sprawa. Jeszcze sobie tutaj dopompujmy w takim razie. Dobra, i chyba jestem gotowy na wszelkie tutaj przeciwności. Tutaj mi zaraz pewnie jakiś wyskoczy, tak bym stawiał. Tak jest, dobra. Kurde, ale ciężko go pocisnąć tak do końca. O, tam jeszcze jakiś pali. Czyżby tam był mój kolega? Witam pana. Chyba po mojej stronie jesteś. No, ja mam jeszcze dużo bardzo.
Thank you. Nice, dziękuję. Helping the commanding officers is good for your career. Also, that shit did grow like crazy. I think I got it. I really did. All right, I'll go catch up with the guys. Good hunting, sir. You too. Kurde, patrząc na te wszystkie metra i wiedząc, że na powierzchni jest jeszcze gorzej, naprawdę trzeba mieć tam dobrą wyobraźnię, chociaż na powierzchni nie było aż tak źle, na przykład na tych zimowych terenach na Syberii, chociaż jeżeli chodzi o tą samą, jak ona się nazywa, samo powietrze, tam się po prostu nie dało oddychać, więc to był główny problem. Ale kurde, żyć tutaj w metrze to również nieprzyjemnie. Dobra, proszę bardzo, niszczymy wszystkich. Porobieni. Przeładujmy sobie, no i ciśniemy dalej. Ciekawe, ile jeszcze będzie tak gameplayu. Cały gameplay będzie właśnie na tym polegał, na paleniu. Nie wiem, czy to jest dla was takie bardzo interesujące. Mam nadzieję, że później się to zmieni. Ciekawe, ile ten cały dodatek będzie również trwał. Nie patrzyłem, ile to na przykład giga tutaj zajmował ten cały dodatek, więc nie jestem niestety pewien. No ale mam nadzieję, po metrze, po tej dobrej serii, że jednak będzie trwało przynajmniej parę odcinków. Dobra, piękna sprawa. 1000 w zapasie jeszcze. Dobra, i palimy wszystko. To powinno wam wystarczyć. No, nawet jakieś drzwi tutaj odblokowałem. W ogóle nawet nie było tego widać. Wow, to była kiedyś toaleta. Naprawdę. I to męska. Niesłychane widoki. A więc tak wyglądają rosyjskie toalety. Coś tutaj jeszcze mamy interesującego? To chyba jest przejście do damskiej, tak? O kurde, boję się tutaj wchodzić, prawdę mówiąc. W damskiej nigdy mi akurat nie było. Upsi! A więc takie tentakle tutaj są w damskich. Okej, jasna sprawa. Jakoś chyba jeszcze żyjemy. Kurde, tutaj wszędzie jakieś materiały wybuchowe. Lepiej się tutaj nie odpalać. Dobra, o, jeszcze mam tutaj coś do przesłuchania. Brygadzista, dobra, pozbierajmy w takim razie na szybkości. O, kolejne ulepszenie. Nice. Dobra, to by było chyba na tyle. A więc wykraftujmy jeszcze na koniec ulepszenia. Apteczki, da się wykraftować apteczki, to by było przydatne. Dobra, mamy już na fulla. Tego się chyba nie da. A jeszcze mamy jakiś... Nie, mamy jedną broń. O, wyczyść, zapomniałem o tym. Dobra, teraz mamy przynajmniej czystą broń, tak jest. Czysty ogniemiot. Dobra, a więc wracamy. A tutaj jeszcze jest jakieś przejście. To było akurat cięższe do zaobserwowania. Co z tego tutaj wyjdzie? No, nieprzyjemna sprawa. Dobra, chyba już jesteś porobiony, koleś, dobra. Pozbierajmy kolejną amunicję, itemy. Jeżeli chodzi o ten zakątek, no to po raz kolejny tyle. Więc idziemy na główną linię fabularną, która znajduje się oczywiście tutaj. Już słyszę jakichś pierwszych przeciwników. Chyba tutaj niebezpieczne, te plujące na dodatek. Dobra, żeby tutaj do mnie nie strzelili tylko. Dobra, chyba to by było tyle. Okej, wspaniała sprawa.
No i ciśniemy. Jeszcze głębiej. Jeszcze jakoś tutaj u góry, kurde, nie wiem gdzie ja już mam strzelać, naprawdę. Skąd wy tutaj do mnie ciśniecie? Dobra, trzeba się tutaj uleczyć bez wątpienia. Dobra, i teraz uspokójmy sytuację, bo to jednak nie jest aż tak prosto. Jak sami widzicie, tak Rambo na maksa jednak nie można wbijać. Dobra. Teraz powinniśmy być w nieco lepszej sytuacji. Tutaj też w sumie im trochę naprułem, więc raczej niczego więcej tutaj nie ma. Tutaj jest jakieś przejście, ale nie można tędy przejść. Dziwna sprawa. No, kolejna notatka, proszę bardzo. Notatka robotnika. W takich chwilach nie znoszę mieć racji. Proszę bardzo. A tutaj jeszcze coś mamy? Dobra. Chyba przechodzę tą grę w 100%. Myślę, że wychodzi całkiem okej. Jest strasznie długa jest ta mapa, muszę przyznać. Od dłuższego czasu w sumie robimy praktycznie to samo. Kurde! Skąd ja tutaj obrywam? Naprawdę, no i muszę po raz kolejny apteczkę stosować. Skąd ja tutaj oberwałem? Jakoś na dole są, czy co? Kurde. Tam było jeszcze jedno przejście, co jest? Nie mogę tutaj przejść nagle. Ale durnota, tam było jeszcze tam przejście do góry, no. Gra się po... A, okej, okay, trzeba skoczyć. Koleś nie umiał tutaj jednego schodka przejść, jasna sprawa. A tutaj chyba wszystko zablokowane, więc bez sensu było mi tutaj cofać. No ale dobra. W takim razie zejdźmy i zobaczmy, co jest tutaj w tej wspaniałej wodzie. Raczej błocie. Nic tutaj nie widzę, nie wiem gdzie mam iść nawet, chyba tędy. A, czyli w tym dolnym prawym rogu to jakaś punktacja mi się tylko dodaje, tak? Tak to się chyba prezentuje. I to jeszcze na górze ten plujący był. Dobra, wszystko miażdżymy. Mam nadzieję, że wam wystarczy. Dobra, okej. Okay. Porobieni kolejni. Kolejne potwory. A to jeszcze te plujące, tylko one mi w sumie tutaj damage zadają, więc przede wszystkim się w sumie na nich skupiam. A te ogromne raczej nic mi tutaj nigdy nie zrobiły. Dobra, tutaj chyba taki trochę ślepy zaułek. Akurat niczego nie widzę. Dobra, więc chwila od... A tam jeszcze są na górze te plujące, widzicie może. Więc chwila, moment. Napompujmy się. Dobra. Tutaj jeszcze jest kolejny. Oczywiście muszę wszystkie potwory tutaj porobić. A tamto nawet nie wiem, czy ja dostrzegę, chyba trochę za daleko. Dobra. W ogóle tutaj wszystko się zawala. Trzeba będzie mieć to na uwadze. Dobra, zaraz zobaczmy sobie w takim razie, na czym polega ten mechanizm tutaj. Co się tutaj teraz dzieje? Coś, żebym tutaj uruchomił. Czy ja to tutaj zrobiłem? O, po raz kolejny oczywiście musiało wszystko się zawalić, oczywiście. Dobra, wydaje mi się, że tutaj jest jakieś przejście do odblokowania. Cały czas w ogóle ktoś do mnie tutaj pluje, nie wiem kto już. To jest jednak tutaj taki syf z każdej strony, że ciężko się w tym wszystkim połapać. Ale chyba w sumie zrobiłem już większość rzeczy z tej miejscówki. Słyszę cały czas te plujące robale, no z tej strony tutaj kurde ciśnie robal durny. No okej. Elewator, tak? Chyba to tutaj tak piszę. Chociaż to jest chyba po rosyjsku. No i po raz kolejny uruchamiamy jakieś tutaj dziwne mechanizmy.
No, w sumie niedługo tutaj wszystko już odblokuję. Okej. Stawiałbym, że misja zaraz będzie zrobiona. Kurde, myślałem, że to zadziała, ale niestety zablokowane z drugiej strony. Jak sobie tutaj... O kurde! Dobra, spamujemy E. Tego się nie spodziewałem. Straszne quick time eventy. Dobra, spam po raz kolejny. Dobra, chyba wybuchniesz. O mój Boże, co ja mu robię? Wspaniale po prostu. Co za straszna śmierć nawet dla takiego robala. Prawie mi go szkoda. Dobra, i teraz chyba z drugiej strony to odblokuję. Co, misja zakończona, tak? Chyba zaraz tutaj wyjdziemy na powierzchnię, tak bym właśnie stawiał. To sobie jeszcze odblokuję, w sumie nie wiem po co, nawet nie da się, naprawdę. Ale głupota. No w sumie taka misja przedstawiająca, nie? Nie wiem, całkiem przyjemny początek, można tak powiedzieć, ale mam nadzieję, że pójdziemy jeszcze tak na powierzchnię. Na przykład w drugim odcinku. Żeby nie cała gra polegała tutaj na paleniu jakichś durnych robali, to by było trochę nudne. O, i mamy tutaj jakiś rozwój. Witam serdecznie panów. Panie pułkowniku, chyba jestem tutaj najważniejszy ze wszystkich. On behalf of OSCOM, I'm issuing an official commendation. Jakaś cutscenka, co się dzieje? Good. Thank you. No, przyjąłem tygodniową dawkę promieniowania, więc chyba pora na nieco dłuższy odpoczynek. Może tym razem zobaczymy właśnie cały ten, nie wiem, posterunek tych wszystkich żołnierzy. Thank you. Hey guys, get aboard. We give you lift to Prospect. Thank you, sir, but we're waiting for the transport from HQ. There's enough space for everyone. Good luck then. Let's go, Petrovich. Yes, sir. Dobra, więc jakąś kolejką tutaj. Całkiem przyjemnie, muszę przyznać. Prawie jak w jakimś Half-Life jedynce. Może się czegoś dowiem o tym wszystkim, o fabule. Jakaś huta ogromna. A, czyli na Sylwestra, tak jest. Czyli teraz się spotkamy z tym Kirillem, tak? Chlebnikow. Czemu ja na Chlebnikowa, ja zapamiętałem Czernobylikow? Za dużo, kurde, Czernobyla się naoglądałem. Za dużo gier w tych klimatach. I co, już jesteśmy na miejscu w takim razie? Sir, roll up your sleeve, please. We got to give you the shot. Here you go. Roll your sleeve up, Petrovich. You get a shot too. Dobra, to chyba na to, żebym się nie zaraził. Te wszystkie straszne promieniowania. Czemu ja tutaj w ogóle kolesiowi nie pomagam? Squirreling away whatever I can.
that shit good. That we did, Petrovich. That we did. Jakieś bomby tutaj dźwigają. Co to jest w ogóle? Pomijmy to śpiewanie tego kolesia. Koleś nie ma talentu. Całkiem przyjemna przejażdżka, czyli okazuje się, że całkiem spory jest ten kompleks. Happy New Year, oczywiście. Panie pułkowniku, idziemy na Sylwestra, który chyba się jakoś tutaj znajduje. Czy to już tak szybko? Kurde, jak ja to jestem szanowaną osobistością, czyż nie? Wszyscy mnie tak znają. Halo, halo, czy ja miałem się tutaj spotkać z tym kolesiem? Stalker. Dobra, oczywiście siadamy. Take a look at these maps. Background radiation? Yes, stalkers brought this in from the SATCOM center. And now I want your people to go there and find the fresh ones. Detailing the whole country so that we know where to go. Take this under personal control and ensure complete secrecy. Okay? Go, Tolia. Cut to the chase. Are we preparing an evacuation? Oh, this is strictly between us, mind you. Yes. A, czyli ewakuacja będzie? Any longer, we're out of green stuff. We'll have to resort to confiscations, so everything must stay under wraps for now. Why the secrecy? It's good news. People would donate their stock voluntarily if we told them. Not my decision, Slava. Still, sometimes it makes sense to save the goodness for last. I see. Thanks for telling me. Remember, it's between us. You know me. Well, happy New Year! Wait a second. I better get home now. As a hero of the war on slime and a lone father, you are hereby granted a New Year's present. Dostałem jakiś prezent. A 1 month allowance. Pewnie jakaś czysta, nie wiem. Typowe rosyjskie prezenty. Mam ochotę na herbatę? Mam ochotę! You do know how to keep a man away from his family. How is your yoga doing? Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Jak mógłbym tutaj odmówić? Of course I can. That's just typically you. I believe he must achieve everything himself. It builds character. Oh, it definitely does. He used to be on the soft side. Like his mom. He really toughened up now. You were always hard on him, almost too hard. I could never be like that. Actually, and I speak as someone who's been watching you too, I think you're doing amazingly well. He's growing up a real man, an OSCOM fighter. Yes, he is a huge fan of all things OSCOM. Fajny głos ma ten główny bohater, podoba mi się. Kurde, wylozowany na maksa. We're saving who we can, and it's all for our children's sake. What could be chilling in that? He still doesn't understand many things, and idealizes us. Thinks we are knights without fear and beyond reproach, but real life is complicated. You must do certain things. And then look into his eyes thinking, would he understand if I told him about that? Dobra, myślę, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o
Kirill. O Kirilla, cały czas o tym Kirillu tutaj rozmawialiśmy. No z chęcią bym się tutaj więcej jeszcze napił, ale niestety trzeba tutaj wracać do rodziny. Takie żmudne obowiązki, no niestety. Wolałem tutaj pić z kolesiem, wolałem palić jakieś przerażające potwory, ale niestety po takim długim dniu trzeba tutaj niestety wrócić do rodziny. Straszne po prostu, czyż nie? Wszystko tutaj podjadam najlepiej. Wychowany. W ogóle mam te jakieś 5 FPS-ów, nie wiem czemu. Chyba tędy nie przejdę. A taka fajna impreza. Dobra, w takim razie pójdziemy sobie tutaj tak trochę bardziej uboczem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To musi bardzo fajnie wyglądać przy ray tracingu. Niestety tutaj nie mam takiej odpowiedniej karty, żeby to zobaczyć. Trzeba mieć tej nowej generacji. Ja mam cały czas tego GTX 1070 i to chyba jest nasz syn. Tak jest. Skąd kolesia kojarzy? Prepare the celebration is almost accomplished. There's just one light bulb remaining, sir. At ease, Private. I'll help you. Happy New Year, Dad. I didn't think you'd make it in time. You were late for my birthday. And Mom's anniversary, too. You see, I was just doing my best to make sure there were as few sad anniversaries in other families as possible. Oh, I understand. Good to hear that. Now, turn it on. Mission accomplished. Good job, Private. Thank you. Oh, Dad, I have something for you. Here, Petrovich helped me fix it. Taki zegarek, czy co? Okay. Thank you, son. Same prezenty dostaję. A może ty masz coś dla syna? Speaking of Petrovich, as soon as the official celebration is over, all personnel are to wash their faces and arrive at Petrovich's place wearing dress uniform. Yay! Arrive at Petrovich's, clean face and dress uniform. Roger that, Corona, sir. Wow, the tree is so beautiful. Yes, listen. Dear citizens of Krasny Prospekt. A może dowiemy się teraz właśnie o tej ewakuacji? Wszyscy się dowiedzą. It wasn't an easy year, but all the hardship only served to make us close our ranks around our common goal. The well-being of everyone living down here in the tunnels. We are all looking forward to the coming year, expecting change for the better, and it is sure to arrive to our concerted effort as a community. On behalf of OSCOM leadership, I thank you all for your good work and wish you a happy new year. Happy 2035. Ten. Wow, jakie odliczanie, wspaniale. Mam nadzieję, że za 15 lat również takie przeżyję, wspaniałe w metrze. Wspaniale. No i się wszystko popsuło, jasna sprawa, oczywiście.